Technologia rozwija się szybciej niż człowiek. Nie da się przewidzieć, co wydarzy się za rok, dwa, a co dopiero za 5 lat. Musimy adaptować się do świata, który zmienia się niemal codziennie, bo przyszłość już nastąpiła. Jak budować poczucie bezpieczeństwa w czasach dominacji nowych technologii? Jak się w nich odnaleźć? Odpowiedzi poszukam u filozofa, ekspertki od higieny cyfrowej i profesorki, której praca badawcza związana jest z tym, co rozgrzewa dziś medialne nagłówki. Profesor Anna Fabiańska pracuje w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Jej badania związane są z przetwarzaniem i analizą obrazów cyfrowych, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, w tym z sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim. Magdalena Bigaj w 2023 roku wydała głośną książkę Wychowanie przy ekranie – jak przygotować dzieci do życia w sieci. Twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna, edukuje ludzi na temat higieny cyfrowej i e-uzależnień. A Tomasz Stawiszyński do każdej dyskusji wprowadza element stoickiego spokoju. Filozof, publicysta, autor podcastu Skądinąd i audycji w Radiu Tok FM w jednej ze swoich książek podsuwa nam reguły na czas chaosu. Zacznę od tego, że bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze uśmiechy, już je widzę, za Wasz czas, za to, że chcecie porozmawiać o czymś, co jest dla wielu bardzo trudne i co wiele osób przeraża, mianowicie o przyszłości. Na różnych konferencjach, spotkaniach mówi się o tym, że w życiu jedyną pewną jest zmiana. Z jednej strony fajnie, bo ciągle się rozwijamy, z drugiej to trochę paraliżuje, bo stawia nas w takiej sytuacji, w której musimy cały czas się update'ować nasz system do tego, co przed nami, a ta przyszłość, niektórzy twierdzą, że już nastąpiła. Aniu, ty jesteś taką osobą, która zbiera twarde dane, która widzi, jak bardzo technologie się rozwijają. I do ciebie z tym pierwszym pytaniem o ten lęk. Czy technologie nowe, z którymi ty pracujesz, nas zastąpią? Nie, zdecydowanie jestem przeciwna stwierdzeniu, że te technologie nas zastąpią, tudzież wyeliminują. Ale myślę, że raczej będziemy pracowali z nimi jako technologiami wspomagającymi, które będą augmentowały, udoskonalały, poprawiały nasze umiejętności, a często eliminując być może pewne powtarzalne, uciążliwe czynności, które wykonujemy na rzecz poprawy efektywności naszej pracy, jak również na rzecz być może zwiększenia naszej kreatywności w różnego rodzaju działaniach wymagających aktywności twórczej. Także zdecydowanie nie patrzę na nowoczesne technologie jako na zagrożenie, raczej widzę w nich szansę do poprawy naszej codzienności. Była taka piosenka, w której chyba Natalia Kukulska śpiewała, bardziej to czuję niż wiem. Ty czujesz, że tak będzie, czy wiesz, że tak będzie? To znaczy, oczywiście jesteś naukowczynią, badaczką, czy na podstawie tego, jak wygląda twoja praca, możesz powiedzieć, że nas nie zastąpią? Pytanie, jak definiujemy nas? Bo ci, którzy się obawiają technologii, to są często osoby niewykształcone, mówią, no powtarzalne prace, to my nie będziemy, nie wiem, na kasie, w sklepie, to co my będziemy robić? To co będą robić ludzie? Wszyscy będą tworzyć jakąś, nie wiem, grupę z wyższymi kompetencjami? Nie, myślę, że nie wszyscy będą tworzyć grupę z szerszymi kompetencjami czy z dużymi kompetencjami. Natomiast mamy szansę w wielu powtarzalnych pracach, takich, które wykonujemy często, wielokrotnie, uzyskać pomoc. Mówię my jako przedstawiciele różnych zawodów, bo algorytmy szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, algorytmy szeroko rozumianej technologii, one w wielu przypadkach są dedykowane specjalnej grupie zadań, które należy wykonać. Więc w chwili obecnej mamy w dużej mierze do czynienia z tak zwaną wąską sztuczną inteligencją, która przenosi pewną wiedzę ekspercką, czy automatyzuje pewną wiedzę ekspercką na zasadzie, no tak jak powiedziałam przed chwilą, automatyzacji pewnych prac, które są powtarzalne. Przykładowo, jeżeli wyobrazimy sobie urząd, gdzie wpływa szereg dokumentów. W urzędzie jest osoba, która prawdopodobnie weryfikuje poprawność formalną tych algorytmów, tych dokumentów, które wpływają. Więc możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości powstaną takie algorytmy, które zamiast wymagać od urzędnika takiego żmudnego przeglądania ich poprawności tych dokumentów, albo żmudnego analizowania, do jakiej grupy spraw zakwalifikować tego typu wniosek, to może się dziać automatycznie
automatycznie. Przykładowo. Ale urzędnik nie zniknie. Urzędnik oczywiście nie zniknie. Raczej patrzymy na technologię jako rozwiązania wspomagające. Tak samo możemy sobie wyobrazić prawnika, który pracuje nad sprawą, która ma ogromny zakres, ogromną liczbę akt do przejrzenia. Więc modele językowe, duże modele językowe, które w chwili obecnie się rozwijają, mają potencjał do przyspieszenia wyszukiwania konkretnych informacji w tych aktach albo automatyzowania podsumowywania, wydobywania najważniejszych punktów. Natomiast no w dalszym ciągu, czy prawnik, czy adwokat będzie potrzebny, żeby chociażby zaproponować procedurę obrony, czy wymyślić narrację potrzebną do obrony. Także tego typu zastosowania. Podobnie w medycynie. Tak? Algorytmy. Czuję, że ty masz takie zdania na każdą dziedzinę. I teraz po prostu no to jest świetne, bo wejdę w słowo, wrócimy pewnie do medycyny jeszcze, do tego, jak tam algorytmy mogą być wykorzystywane. Trochę o tym mówiliśmy w odcinku o nieoczywistej medycynie. Ale na ile, Magda, ty masz takie wrażenie, że boimy się, bo używamy tego określenia nowe technologie. Mm-hmm. Właściwie co to jest? O czym my mówimy? Nie rozkładamy tego na czynniki. A tutaj Ania mówi, konkretny przykład. Akta, dane, analiza danych. Tak? Mm-hmm. Tutaj zamiast Excela, tabelki, jakieś systemy, mówimy nowe technologie, to jest coś takiego wielkiego. Wiesz co, no, bo to jest coś wielkiego i przede wszystkim bardzo trudno jest to tłumaczyć, bo często musimy użyć nowego języka, który opisuje coś nowego, a mówimy o technologiach, które bardzo głęboko mogą wniknąć w społeczeństwo w tej warstwie takiej zastosowania praktycznego, czyli w najmniejszej gminie w Polsce może być zastosowane rozwiązanie, które w urzędzie pomoże te dokumenty lepiej przeglądać, ale no... Zmiana zawsze daje szansę na budowanie pewnych, na budowanie pewnego kapitału różnym grupom. I są takie grupy, które mówią o tym trochę w sposób magiczny, prawda, że nowe technologie zmienią. Nie wiadomo jak zmienią, ale zmienią. I to budzi w ludziach taki niepokój. Ja przyszłam tu dzisiaj z takim trochę smutkiem w sercu. Od kilku dni myślę o czymś, co przeczytałam, gdzie dokładnie padło takie określenie, gdzieś oczywiście w mediach społecznościowych, że narodzi się klasa AI i tylko klasa AI ma szansę awansować i coś zmienić. Wszyscy, którzy do tej klasy... Tak? Trudno powiedzieć, co autor miał na myśli. Wszyscy, którzy do tej klasy będą włączeni, będą mogli coś osiągnąć, a ci, którzy nie będą włączeni, będą przegrywać. I ja pomyślałam, że to jest retoryka, wobec której ja mam ogromny sprzeciw. Ogromny, dlatego że ona jest bardzo płynna, trudno ją ująć, jest mocno korporacyjna, czuć w tym taką korporację, a nie możemy rozciągać doświadczeń korporacyjnych na całe społeczeństwo. Świat istnieje poza bańką wielkomiejskich korporacji i to też może prowadzić do szkodliwych różnych przekonań, na przykład takie rzeczy, które ludzie mogą przeczytać w internecie, jak to, że używaj AI, oczywiście to jest znowu duży worek, co to jest AI, ale ludzie tak piszą, używaj, nie wiem, czata GPT zamiast odpisywać na maile. Zapytaj czata, żeby zrobił ci plan prezentacji. I ja się pytam, do czego to tak naprawdę prowadzi, bo nasz mózg uczy się poprzez używanie go. Jeśli ty używasz rozwiązań, żeby one za ciebie dokonywały syntezy, to będziesz zatracał umiejętność syntezy. Na co ci przeszukanie 30 artykułów czatem, jeśli nie przeszedłeś tego procesu, który przechodzimy, kiedy coś czytamy i sami musimy z tego wyciągnąć odpowiedź. I teraz myślę, że będą pewne ofiary tego postępu, które tak bardzo będą za nim podążać, że pewne rzeczy zatracą. I to jest pytanie, czy nas interesuje cały człowiek z jego niedoskonałością i czy ja chcę czytać na przykład dziennikarkę, która napisze coś i czegoś nie wie, bo jest tylko człowiekiem, ale dzięki temu jej wywód jakoś mnie pobudza, czy chcę czytać generyczne treści. Więc z jednej strony tak, te rozwiązania pozwalają nam przeczesywać ten nadmiar i można by powiedzieć, że one pomagają w tym świecie, w którym tych informacji jest więcej niż nasz mózg jest w stanie przetworzyć, pomagają nam się odnaleźć, a z drugiej strony będą pokusą, żeby produkować jeszcze więcej. My zamiast ograniczać dzięki nim nadprodukcję informacji i treści, my będziemy dryfować po oceanie śmiecia. I teraz pytanie, czy ciebie interesuje człowiek i manufaktura? Czyli to będzie wyzwanie, żeby znaleźć tych, którzy naprawdę tworzą,
czy ciebie interesuje odbijanie się od takich sztucznych treści, bo to w końcu będzie jak w tym memie, w którym pracownik mówi do czata GPT, hej, tu są 4 punkty z mojego doświadczenia, zrób z tego świetne CV. Dostaje wypasione, piękne CV, wysyła do rekrutera, a rekruter wrzuca to do czata GPT i mówi, aj, zrób z tego 4 punkty. Widzicie, co się dzieje po drodze? Więc to są takie pułapki niemówienia konkretnie, z czym mamy do czynienia i jak to zastosować. Słowo, które przychodzi mi do głowy, kiedy słucham tego, co mówisz, to jest wolność i wybór. Może bardziej wybór niż wolność. O tak. Bo Ania, to co pokazałaś, różne przykłady, no jesteśmy w momencie przełomowym, korzystamy z technologii i mamy wybór. Jak z niej skorzystamy, co z nią zrobimy. Zastanawiam się, czy gdyby tu siedział Sokrates, Platon, albo dowolnie inny ulubiony, pewnie inny filozof, czy w ogóle filozofowie by wybrali nowe technologie? W jaki sposób by im pomogł? No tak, to jest ciekawe. Rozmowa Sokratesa z czatem GPT na przykład. Ja bym przeczytał coś takiego. Niewykluczone, że jakaś forma symulowania sokratejskiego myślenia w końcu się w formie bota pojawi, ale myślę w kontekście tego, co już tutaj zostało powiedziane, że fundamentalną sprawą, poza tym oczywiście, że technologie będą się rozwijać, że to jest proces nie do zatrzymania i na pewno zobaczymy rzeczy, które dzisiaj jeszcze poza zakresem naszej wyobraźni się znajdują za jakiś czas technologiczne, to dużo jest rozmowy właśnie o tych technologiach i takiego zachwytu nad nimi albo lęku przed nimi, a w gruncie rzeczy chyba fundamentalną sprawą jest pytanie o to, jak mają wyglądać regulacje prawne, jak ma wyglądać społeczeństwo, wspólnota, w obrębie której tego typu technologie są wdrażane. I to jest pytanie, wydaje mi się, od którego w ogóle taką dyskusję technologiczną warto zaczynać. Czy na przykład my traktujemy... Zacznijmy jeszcze raz. Czy my traktujemy... Nie, ale ja mówię nie o naszej dyskusji tutaj, tylko w ogóle tak? O myśleniu. W tym kontekście, tak. Bo oczywiście, jak to ładnie pokazała Szoszana Zubow w wieku kapitalizmu inwigilacji, wielkim korporacjom cyfrowym, które bardzo często są dysponentami tych technologii, które na różne sposoby ich używają po to, żeby zarabiać pieniądze, jest to, żebyśmy my myśleli o rozwoju technologicznym i o sposobie wdrażania technologii jako procesie bezwładnym. To znaczy, to po prostu tak się dzieje, tak to jest, no, że tak wygląda ta rzeczywistość internetu, że my w niej jesteśmy towarem na przykład i że nasza uwaga jest w niej towarem i że robi się wszystko wykorzystując najnowocześniejszą wiedzę psychologiczną, także żebyśmy w tych przestrzeniach wirtualnych spędzali jak najwięcej czasu, żebyśmy się w nich emocjonowali, żebyśmy się polaryzowali i tak dalej, no bo to sprzyja temu, żebyśmy podejmowali pochopne decyzje konsumenckie i wtedy ta machina lepiej się kręci. No ale jeśli zapytamy właśnie o to, czy tego typu rozwiązania, które mamy dzisiaj, są w interesie jak wspólnoty, sprzyjają dobrostanowi ludzi, którzy, na przykład młodych ludzi, którzy w świecie mediów cyfrowych czy mediów społecznościowych się poruszają, no to wydaje się, że odpowiedź na dzisiaj jest raczej negatywna, sądząc po tym, co mamy. Jestem ciekawa, co powie Ania. Bo... Więc można się zastanawiać nad tym, w jaki sposób regulować tego typu rozwiązania, tak żeby one właśnie nie przyczyniały się do wzrostu na przykład zaburzeń lękowych i dysforii, tylko żeby raczej pomagały, służyły celom konstruktywnym, społecznie istotnym i tak dalej. Więc sądzę, że tak naprawdę fundamentalną kwestią jest kwestia tego, jak my będziemy regulować. I kto jest w ogóle podmiotem regulującym? Czy jakby podmiotem regulującym znaczy, kto jest w ogóle podmiotem? To jest podmiotem też, ja sobie zapiszę takie zdanie, bo będziemy się do niego też odwoływać. Technologie, czy nowe technologie działające w interesie wspólnoty. Tak, żebyśmy wiedzieli, komu to ma służyć w jakiś sposób. Ania, wymienisz trochę tych technologii, które są w interesie wspólnoty? Tak, oczywiście, ale tych technologii jest większość. Mogą być w interesie albo nie, bo to każdej technologii można użyć tak albo inaczej. No właśnie, to też już się dzielą tutaj. Niektórzy mówią, że tak jak się mówiło o tym, że nowe technologie są jak nóż, tak, że noża możesz użyć tak albo i tak, a niektórzy mówią, że jednak... To ja jestem ci drudzy. To ty jesteś drudzy. Ania, w interesie wspólnoty, no właśnie, jak co sobie myślisz, jak słuchasz takich właśnie zaczynamy trochę ciemne wizje tej przyszłości tutaj snuć,
Wiadomo, że media społecznościowe czy algorytmy, no to nie jest uczenie maszynowe, chociaż no to, nie wiem, ile to jest związane z twoją pracą. To jest pewien sposób wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji. I tutaj w tej takiej przestrzeni publicznej właśnie w dużej mierze dominują rozwiązania związane z komercją i z wpływaniem w pewien sposób na użytkownika, czyli mamy systemy rekomendacyjne, które rekomendują nam, co możesz kupić, co możesz obejrzeć, co lubili podobni użytkownicy, kogo możesz znać w mediach społecznościowych, co cię może zainteresować. Natomiast metody z grupy uczenia maszynowego sztucznej inteligencji mają dużo szersze zastosowania i jednym z takich najbardziej dochodowych, jednym z najbardziej finansowanych zastosowań sztucznej inteligencji szeroko rozumianej są zastosowania medyczne i technologie asystujące. Więc to jest pierwszy przykład, gdzie te technologie mogą służyć dobru i służą. Mamy potwierdzone ten fakt. Drugi bardzo prominentny obszar, gdzie stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, to jest cyberbezpieczeństwo, gdzie wszyscy jesteśmy tutaj w zasadzie użytkownikami internetu i wszyscy w różny sposób korzystamy z tych technologii dostępnych przez sieć internet. I dzięki działającym w tle rozwiązaniom bazującym na sztucznej inteligencji jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. Mamy całą branżę fintech, czyli inteligentnych, czy branży finansowej. Między innymi w naszych transakcjach bankowych to też się wiąże z cyberbezpieczeństwem. W tle działają algorytmy, które wykrywają niebezpieczne transakcje, które potencjalnie mogą nas przed tym chronić. Także wiele procesów w różnych obszarach nauki związanych chociażby z analizą obrazów cyfrowych. Dzięki przetwarzaniu i analizie obrazów zostało w znaczący sposób zautomatyzowane i na przykład osoba, która analizuje żmudne preparaty pod mikroskopem, prawda, uzyskuje pewną podpowiedź zamiast spędzać ileś tam czasu pozytywnie, czy zaznaczając po prostu interesujące ją obszary i analizując dzięki algorytmom wizji komputerowej, sztucznej inteligencji może dostać podpowiedź, tak? To może dotyczyć wykrycia istotnych obszarów, to może dotyczyć wykrycia jakichś podejrzanych elementów w zdjęciu czy w obrazie. Także tych zastosowań sztucznej inteligencji, tych pozytywnych jest dużo więcej niż te, które funkcjonują w takim powszechnym przekonaniu, w tym takim szeroko rozumianym, w tej szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. A tobie się podoba to określenie klasa AI? Że ludzie będą musieli jakby, jak nie będziesz w klasie AI, to właśnie, nie wiem, będziesz w niebycie. Ja myślę, że to jest pewna naturalna konsekwencja, tak? Generalnie uważam, że od najmłodszych lat powinny być budowane kompetencje cyfrowe, tak? Tak, zwłaszcza, że żyjemy w czasie, gdzie z tych technologii cyfrowych, szeroko rozumianych korzystamy i powinniśmy być po pierwsze świadomymi użytkownikami sieci internet, powinniśmy świadomie korzystać z komputera, powinniśmy mieć pewne podstawowe umiejętności związane chociażby z komunikacją, związane z wymianą informacji, związane z weryfikacją tej informacji. I wydaje mi się, że to jest taka kompetencja, która jest kompetencją przyszłości. I jeżeli nawet spojrzymy kilka lat wstecz, no, ten czas, kiedy ja pierwszy raz rozważałam poszukiwanie zatrudnienia, to było około 20 lat temu i tam w jednym z takich typowych atutów, tak, było napisane, że znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych będzie dodatkowym atutem, prawda? Ja to się wtedy być może. I to się w tym momencie to się wydaje takie po prostu niesamowite i niewiarygodne, tak? I myślę, że po pewnym czasie tak będzie z technologiami bazującymi, tak zwanymi technologiami smart, bazującymi na różnego rodzaju algorytmach, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy umieli je implementować, nie chodzi o to, żebyśmy umieli je rozwijać, ale chodzi o to, żebyśmy rozumieli, jak działają, jakie zagrożenia niosą. I myślę, że to jest bardzo istotny obszar, żeby zadbać o edukację cyfrową. Napisałam sobie takie hasło homo fact checkus. Zastanawiamy się, jaki tam będzie homo technologicus, jak on się będzie nazywał, homo sapiens, jak się przemieni, albo taki homo zadający pytania. Nie wiem, jak po łacinie jest zadawać pytania.
to będziemy szukać tego słowa. W każdym razie to, o czym mówisz, to obawia się o tych kompetencjach przyszłości, o których jeszcze porozmawiamy, ale ja złapałam twój wyraz twarzy, kiedy mówiłam, powinniśmy być świadomi, powinniśmy znać zasady. I tutaj był taki uśmiech, no właśnie, powinniśmy, ale nie jesteśmy. Dlaczego? No bo to jest coś nowego, kto nas miał tego nauczyć. Babcia z dziadkiem nam o tym nie opowiadali, ani tym bardziej rodzice, więc my też przechodzimy takie rozpoznanie bojem tak naprawdę. Te technologie bardzo szybko się rozwijają. Nie było tutaj takiego międzypokoleniowego transferu doświadczeń, wiedzy, jak bezpiecznie funkcjonować. Ja to często porównuję do cukru w diecie. Znaczy, tak jak tu siedzimy i pewnie na słuchacze, słuchaczki, rozumiemy, że nie powinno go być za dużo, ale skąd my to wiemy? Czy byliśmy na jakichś kursach z dietetyki? No nie, coś tam było w szkole, coś w gazetach, w mediach i przez taką osmozę społeczną pewna taka podstawowa wiedza o zdrowym odżywianiu do każdego z nas dociera. Niezbyt szczegółowa, ale mniej więcej potrafimy się poruszać po tym świecie odżywiania. Tutaj z nowymi technologiami one, znaczy wiecie, no są, jest 5 miliardów, ponad 5 miliardów użytkowników internetu i można powiedzieć, że jest ponad 5 miliardów internetów. Każdy widzi coś w tej przestrzeni, ma pewne doświadczenia, pewnych nie ma, więc my musimy jako społeczeństwo budować wiedzę na temat tego, jak zdrowo, jak używać tych technologii w sposób bezpieczny dla zdrowia. Po prostu to jest takie samo zachowanie prozdrowotne, jak właśnie zdrowe odżywianie czy ruch w świecie, w którym te technologie wszędzie nas otaczają. Natomiast ja jestem przeciwniczką przenoszenia odpowiedzialności, celowo nie używam słowa winy, odpowiedzialności wyłącznie na użytkowników. Dlatego, że ja akurat... Tak. Góra. Tam widziałaś, że chciałam się włączyć, ale ty wiesz, że mi nie wolno się pozwalać włączać w sposób niekontrolowany. Tak, te regulacje są bardzo potrzebne i szczerze mówiąc, bardzo trudno jest dzisiaj to regulować. Dlatego, że mamy za sobą około, powiedzmy, 3 dekady bardzo intensywnego rozwoju nowych technologii. Ja ten rozwój śledzę w zasadzie od 2006 roku, kiedy zaczęłam pracować w świecie nowych technologii. Wtedy było 4 miliony internautów w Polsce. I widziałam, jak wpuszczamy ten postęp z dobrodziejstwem inwentarza. My nie chcieliśmy tego regulować. I w wielu ludziach do dzisiaj tkwi takie przekonanie, że jeśli chcesz regulować, to jesteś usteczniający, tak? Ograniczasz wolność, nie rozumiesz postępu, blokujesz ten postęp. I to naprawdę tkwi również w elitach takie przekonanie. Druga sprawa, świat nowych technologii skorumpował osoby decydujące o naszym życiu. Nie mówię o korupcji finansowej, mówię o korupcji korzyści. O tym, że w pewnym sensie wielu z nas czerpie dzisiaj z tego, że tam jesteśmy. To nasze słynne, wypiszę się z tych social mediów, tylko jeszcze jeden post. Tylko wyjdzie moja książka. Jak już ona wyjdzie, to ja się już wypiszę. Już nie będę uczestniczyła w tym festiwalu zasięgów. Jak spojrzymy na osoby decyzyjne w państwie, są otoczone przez firmy technologiczne. Dzisiaj mamy Radę Doradczą do Spraw Sztucznej Inteligencji, w której nie ma w ogóle ludzi ze środowiska społecznego czy akademickiego. Są wyłącznie ludzie reprezentujący biznes. Jeśli my dobro społeczeństwa oddamy w ręce biznesu, to nigdy nie będzie zdrowa relacja. To tak jak dziennikarka Małgorzata Frazer napisała, to tak jakbyśmy o obronie zwierząt rozmawiali z myśliwymi producentami, futer i wędlin. Więc tutaj na to zwracam szczególną uwagę, że musimy o siebie zadbać i to jest to, co ja nazywam cyfrowym obywatelstwem, czyli taką postawą podmiotowości, świadomości, że ja mam swoje prawa, które mi przysługują wszędzie, nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale też w tej niematerialnej, bo nie ma świata wirtualnego. Język tworzy rzeczywistość. Opozycją do wirtualnej jest słowo realny, rzeczywisty. Jak my będziemy mówić, że to jest świat wirtualny, to będzie tak, jak było przez ostatnie 20 lat, kiedy w Unii Europejskiej obowiązywał do niedawna akt o handlu elektronicznym z 2002 roku. I to był jedyny akt regulujący działania firm technologicznych w Europie. No właśnie, wiesz, to problem z prawem jest, ja tutaj zawsze się uśmiecham, bo to bliska ciało koszula, w dziennikarstwie mamy prawo prasowe z roku mojego urodzenia, 1984, więc, a już prasa zmieniła się i już nawet nie ma prasy, zdaniem niektórych. No właśnie, i ja zawsze zapowiedziałam cię, Tomek, mówiąc, że ty wprowadzasz zawsze taki element stoickiego spokoju do dyskusji. Ja chyba tego po prostu od ciebie oczekuję, więc możemy raz na zawsze załatwić sprawę, żeby mam niego nie oczekiwać, ale trochę tak jest, że
że teraz też zmiany, przyszłość, technologie, duże słowa, mniejsze słowa, big tech, my się po prostu dzisiaj bardzo boimy. Ty piszesz między innymi regułę na czas chaosu, jesteś autorem wielu świetnych książek, ale też dostrzegasz ten chaos, tak? Czy on jest gorszy, mniejszy, czy są jakieś standardowe zasady sprzed wieków, filozoficzne, niefilozoficzne, logiczne, które możemy sobie dzisiaj rozłożyć na stole, żeby bezpieczeństwo w sobie zachować, żeby się nie zdestabilizować za bardzo. No, najpierw tylko jeszcze przyłączę do tego, co tutaj Magdalena mówiła, że rzeczywiście mam wrażenie, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak ten krajobraz wygląda i jak bardzo w ostatnich latach rozwinęły się takie podmioty, które w pewnym sensie stanowią nowość w rzeczywistości, w której żyjemy. To znaczy ogromne międzynarodowe korporacje dysponujące gigantycznymi pieniędzmi, zdolnością lobbyingową też niebywale rozwiniętą, a zarazem kontrolujące niejako sferę publiczną. To znaczy media społecznościowe, które od początku do końca są własnością firm, które utrzymują te struktury dystrybucji informacji. A jeszcze mają taką przewrotną nazwę społecznościowe. Ktoś oczywiście, myśleli, że one są nasze. Tak? To jeszcze w ogóle zaczynamy się na szczęście zastanawiać nad nazwą samą. One są mało społecznościowe. Tak, one stały się poza tym oczywiście, że są wielkim supermarketem, w którym my sądzimy, że jesteśmy klientami, a tak naprawdę jesteśmy towarem, ale to jest osobna kwestia. Stały się również taką przestrzenią debaty publicznej. To znaczy dziś właściwie znaczna część obiegu informacji, kształtowania się pewnych przekonań, także bardzo, bardzo realnych właśnie zjawisk politycznych, społecznych i tak dalej, wydarza się właśnie w tej sferze, która jest własnością określonych podmiotów, które kierują się głównie, czy nawet nie głównie, tylko w ogóle, przede wszystkim swoim zyskiem, prowadzą działalność biznesową. I oczywiście nie chodzi o to, żeby to zmieniać, czy robić jakąś wielką rewolucję i uwłaszczać i wywłaszczać te podmioty z ich własności, tylko chodzi o to, żeby na przykład wprowadzić jakieś właśnie zewnętrzne formy kontroli czy regulacji w odniesieniu na przykład do tego, kto w tych przestrzeniach może się wypowiadać, a kto nie. Przypomnę takie głośne sprawy. Głośne, no nie, ale to się właśnie już dzieje. To znaczy to się już dzieje, tylko o tym, kto może, a kto nie może się wypowiadać, decydują właśnie te wielkie korporacje. Więc chodzi o to, żeby był jakiś inny podmiot, nie biznesowy właśnie, który też o tym decyduje, bo stawką jest debata publiczna, sfera publiczna, a nie tylko czyjś interes. Przypomnę dwie głośne sprawy. W obu przypadkach są to postacie średnio sympatyczne akurat, więc nie chodzi o to, żeby stawać w ich wielkiej obronie, ale chodzi o to, żeby pokazać te przykłady, bo one są bardzo symptomatyczne. Alex Jones, propagator teorii spiskowych wszelkiego rodzaju, rzeczywiście szkodnik społeczny pierwszej klasy, obecnie przywrócony przez Elona Muska na platformie X, to po kilku latach nieobecności w ogóle w świecie mediów cyfrowych, bo w 2018 roku różne firmy z rynków technologicznych wspólnie podjęły decyzję, żeby go zablokować na wszystkich możliwych stronach. Już nie będę teraz opisywał, dlaczego tak było, ze względu na pewne propagowane przez niego poglądy. Dość podłe zresztą, można te kwestie znaleźć, te sprawy znaleźć. No potem wyłączone konto Donalda Trumpa na przykład. No jeżeli mamy sytuację, w której firmy decydują o tym, któremu politykowi wyłączyć konto, dzisiaj to jest Trump, jutro może to być ktoś inny. Nie bronię Trumpa, żeby było jasne, i miało to pewną zasadność w tym kontekście, żeby go odciąć od kanałów dystrybucji informacji. Natomiast chodzi o to, że kiedy coś takiego się dzieje, no to mamy świat właśnie tych wielkich technopodmiotów, które same takie decyzje podejmują i mogą w ogromnym stopniu wpływać na rzeczywistość polityczną, społeczną, układać ją wedle własnych reguł, a my właściwie nie możemy z tym nic zrobić. Więc to jest na przykład coś takiego, co ewidentnie tutaj jakiejś regulacji się domaga. Ale przechodząc już do tego wątku, o którym powiedziałaś,
to myślę, że jednym z takich problemów, gdybym miał uogólnić to, co wydaje mi się być jednym z najważniejszych problemów i zagrożeń związanych z ekspansją technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, etc. i co już w tej chwili bardzo wyraźnie widać, to jest kompletne zacieranie się granic pomiędzy tym, co rzeczywiste, a nierzeczywiste. Mm. Tym, co jest realne, a tym, co jest irrealne. To jest moim zdaniem coś takiego, z czym będziemy się w najbliższym czasie bardzo mierzyć. Już teraz właściwie mamy problem z tym, żeby odróżnić, czy jest naprzeciwko nas w jakiejś konwersacji człowiek, czy bot, czy materiały, z którymi obcujemy, nie wiem, które na przykład wyglądają jak bardzo wiarygodne naukowe ustalenia, rzeczywiście są bardzo wiarygodnymi naukowymi ustaleniami, czy są tylko pewną imitacją z różnych pobudek wytworzoną i puszczoną w obieg. Czyli co chciałbyś, żeby było tak dalej, ten tekst tak dalej napisał? Ja myślę, że potrzebne jest prawo, które będzie chroniło rzeczywistość. Mm. Takie prawo, które będzie rzeczywistość jako sferę chronioną. Jestem sali prawnik, bo jeśli jest to, możemy, bo tu posadzimy się w tym stole, my spiszemy to od razu i to będzie po prostu gotowiec, z którego będzie można korzystać. Ostatnia rzecz, krótko, jeszcze chciałem powiedzieć, że przecież zwróćcie uwagę na to, że już dzisiaj tak jest, że w kontaktach z różnymi, nie wiem, firmami, które jakieś usługi nam dostarczają, czy to będą aplikacje do dostarczania jedzenia, czy aplikacje taksówkowe, czy banki i tak dalej. W zasadzie, jeśli chce się złożyć jakąś reklamację, albo jest się z czegoś niezadowolonym, to człowiek już nie jest w stanie w zasadzie z żadnym człowiekiem po drugiej stronie nawiązać kontaktu. Nie ma adresu, nie ma gdzie zadzwonić. Jeżeli się gdzieś dzwoni, to tam te bardzo sympatyczne, ale jednak w tej sympatyczności i oporze jakoś dziwnie bierno-agresywne boty kompletnie potrafią zatrzymać takiego petenta. Więc to jest też jeden z przykładów właśnie takiego, powiedziałbym, coraz bardziej kafkowskiego Matrixa, który się wytwarza. I tutaj też ta kwestia ochrony tego, co rzeczywiste, realne, ale też właśnie rozstrzygania tego, jak sfera społeczna ma funkcjonować, jest bardzo, bardzo ważne. No, ale w kontekście tego, co mówiła Magda, że nie dzielimy na wirtualne, realne, tylko to wszystko jest realne, tylko na ten, może nie człowieko stworzone, tak? Znaczy, wiesz, realne pod względem tego, że to ma na nas wpływ, a teraz zobacz, że mamy do czynienia z czymś takim, że mówi się o czymś takim jak fantasmagat, prawda? Czyli taka opowieść przedstawiająca życie, ale trochę udoskonalona. I teraz internet jest takim fantasmagatem. My tam sobie pokazujemy. Jeśli pokazujemy siebie, no to nawet jak to jest bez filtra albo real life, no to wiecie, to i tak nie wygląda tak jak prawdziwe życie. Coś tam sobie opowiadamy, ale to ma na nas realny wpływ. I ja mam wrażenie, że my zaczynamy czasami żyć w jakiejś dychotomii społecznej, już nawet nie w dychotomii tożsamości, ale dychotomii w ogóle tożsamości społeczeństwa, że wyobrażam sobie, że można po prostu czerpać wiedzę o świecie wyłącznie z mediów społecznościowych i zobaczcie, jakie to jest narzędzie inżynierii społecznej. To niszczy tkankę społeczną. Anio, chciałabym do ciebie zapukać, no bo ja też postrzegam cię w tej dyskusji jako taką osobę, która tworzy to technologiczne dobro, tak? No ty pracujesz nad tym, żeby te technologie się rozwijały, żeby one były coraz bardziej nowoczesne, skuteczne i gdzieś tam, jak rozumiem, w interesie wspólnoty. Na waszych spotkaniach kolegów po fachu hasło etyka, tak? Bo czasami się mówi o tym, że w medycynie jest bardzo ważna, też nowe technologie, że możemy sobie, nie wiem, z ręki wyhodować człowieka, ale postęp medycyny jest duży, ale nie robi się pewnych rzeczy, no bo to jest, nie byłoby dobre, tak? Na ile w twojej dziedzinie też się o to rozmawia? No, kwestie etyczne są w chwili obecnej jednym z bardzo szeroko dyskutowanych zagadnień związanych właśnie z przygotowaniem algorytmów sztucznej inteligencji między innymi. One są związane przede wszystkim z jakością danych, które są przygotowywane czy wykorzystane do uczenia algorytmów, bowiem dane, które przekazujemy algorytmowi sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego do w procesie nauki, one odwzorowują ten świat i tą wiedzę, z którego algorytm czerpie jak gdyby swoje przyszłe zachowanie, swoje przyszłe decyzje, swoje przyszłe
rekomendacje. Okay. I generalnie czyli jednym... Czy to on ci da. Dokładnie. I tutaj, mówiąc, tak. Tak, i tutaj jest wiele kwestii, którego środowisko rozwijające te algorytmy jest świadome. No przede wszystkim te dane powinny być pozbawione różnego rodzaju tendencyjności. I to jest oczywiście bardzo istotna kwestia. Mówię o tendencyjności w taki sposób, że na przykład jeżeli rozważymy aplikację, która ma za zadanie oceniać aplikację o pracę. I ona została nauczona na danych, które dotyczą obecnych pracowników, którzy na danym stanowisku pracują i tam dominują mężczyźni. Tak? To taki algorytm siłą rzeczy będzie powielał tą tendencyjność. Druga istotna kwestia jest taka, żeby te dane były inkluzywne, czyli żeby uwzględniały informacje o wszystkich możliwych czy potencjalnych grupach odbiorców tej przyszłej technologii. No i jako przykład, jeżeli na przykład uczymy algorytm rozpoznawania zmian skórnych, i uczymy ten algorytm tylko i wyłącznie na osobach o jasnej karnacji, tak? No to wtedy taki algorytm siłą rzeczy nie będzie przydatny dla osób, które mają ciemniejszą karnację. Jeżeli na przykład uczymy algorytm wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej i informacje uczące pochodzą od jednego lekarza specjalisty, to wtedy taki algorytm może powielać jego tendencyjność, tak? Jego pewne przekonania albo sposób, w jaki on dokonuje diagnozy, a w medycynie no też nie zawsze wszystko jest oczywiste. Jeżeli na przykład przygotowujemy technologie, które mają być wspomagające i asystujące i w rozwoju takich technologii nie uwzględnimy osób z różną grupą niepełnosprawności, które mają no, jakiś inny sposób zachowania, jakieś inne problemy psychoruchowe, to też może się okazać, że tego typu algorytm czy tego typu technologia będzie dla nich szkodliwa albo no, niewspierająca. Więc środowisko naukowe jest istotne, jest świadome tych wyzwań związanych z etyką. Druga kwestia, która jest dość istotnie analizowana, to jest wytłumaczalność algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, bo często te algorytmy są uważane jako takie czarne skrzynki, które dostarczają niejednokrotnie z dużą dokładnością wyników. Coś gdzieś tam. Dokładnie. To jakoś tam. Tak, nie dokładnie. Natomiast do końca nie wiadomo, jak to działa. I jest to też obszarem debaty. W chwili obecnej rozwija się taki trend wytłumaczalnej sztucznej inteligencji, które próbują odczarować te czarne skrzynki, jakimi są algorytmy uczenia maszynowego. W moim obszarze, który dotyczy głównie analizy obrazów cyfrowych, tego typu działanie tego typu metod przedstawia się chociażby w postaci wskazania istotnych obszarów, które dla algorytmu było istotne przy podejmowaniu decyzji. I to też już może stanowić pewną podpowiedź. Natomiast no, te prace trwają, one są w średnim stopniu zaawansowania, no, ale myślę, że w najbliższych latach ta interpretowalność i ta wytłumaczalność algorytmów sztucznej inteligencji będzie rosła, no ponieważ to też jest taka kwestia istotna dla ich przyszłych użytkowników, no bo możemy mieć użytkowników tylko wtedy, jeżeli oni będą przekonani co do poprawności i rzetelności tych podpowiedzi, czy tych decyzji, czy tych diagnoz, które algorytmy i różnego rodzaju technologie nam sugerują. Wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy takim mechanizmem, jesteś to mechanizmem sztucznej inteligencji, to znaczy takim sobie go wyobrażamy, czym go nakarmisz, to on ci zaproponuje. Karmisz się, my wszyscy się karmimy, tak? Informacjami, zalewem tych informacji, wojną, pandemią, bardzo dużo się dookoła dzieje. Jesteś tym nakarmiony i patrzysz w przyszłość. Widzisz tam światło, czy nie bardzo? To, co nas dzisiaj karmi w tym bardzo obszarze. Trudne, bardzo trudne pytanie. Patrzę na Magdę. Magda w ogóle weszła. Ja mam dzisiaj taki zły dzień. Dzisiaj na dobre prognozy. W ogóle, więc. Myślę, że to bardzo jest trudne pytanie i pewnie... Ale nie musisz powiedzieć, że widzisz światło, bo to nie jest pytanie z tego. Ja osobiście raczej niespecjalnie muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że w jakiś trudny czas wkroczyliśmy na wielu poziomach i że raczej
stan niepewności, nieprzewidywalności i chaosu będzie się pogłębiał. Jakkolwiek to, co jest ciekawe, to to, że właśnie w zależności od tego, gdzie przyłoży się ucho, z którego miejsca w dzisiejszej kulturze się patrzy, tamte perspektywy mogą zupełnie inaczej wyglądać. Bo myślę, że są takie miejsca, są takie obszary współczesnego świata, gdzie bardzo aktywna jest wciąż jeszcze takie myślenie w duchu teorii postępu i takiego właśnie przekonania, że cały czas idziemy po lepszemu. Tak, to na przykład myślę, że wciąż jeszcze Dolina Krzemowa, choć tam bardzo różne trendy są tego typu, ale jest takim miejscem, gdzie się wierzy, że technologia nas zbawi, że przyniesie rozwiązanie wszystkich właściwie problemów, które ludzkość od zawsze trapiły, a w ostateczności, że dzięki niej będziemy w stanie ewakuować się na inną planetę, bo to też jest bardzo modny trend. Tylko potem słyszysz, że ci wszyscy spacy z Doliny Krzemowej swoim dzieciom dają telefony w wieku najwcześniej 2-3 lat, bo już albo 13. Już się nauczyli, że najpierw byli hej, hura, optymizm, masz tutaj w wieku pierwszego miesiąca. Myślę, że problem to jakby... Trudny punkt. Wydaje mi się, że to Dolina Krzemowa jest coraz takim bardziej takim punktem odniesienia. Problem polega na tym, że właśnie te struktury, czyli struktury państwa, które myśli w sposób wolny od uwarunkowań biznesowych, które jest podmiotem wobec, czy taką sferą, strukturą wobec rynku nadrzędną, spełniającą funkcję regulującą dla działania sfery rynkowej, to są takie struktury, które dzisiaj są w głębokim kryzysie. To znaczy mamy kryzys i zaufania do instytucji, i takiego kryzysu demokracji, i pytania o to właściwie, jaką formułę ustrojową mamy wybrać, która jest najbardziej adekwatna. To oczywiście jest też coś, co bywa wykorzystywane przez polityków, którzy właśnie chcą pogłębić ten brak zaufania i tę niechęć. No, czas pandemii, który mógł być, i wiele pamiętam osób w ten sposób o tym myślało, takim czasem, w którym wzrośnie zaufanie do nauki i w którym właśnie z uwagi na to, że dzięki wysiłkowi naukowców, oczywiście także tych pracujących w firmach farmaceutycznych, dostaliśmy jednak szybko rozwiązanie, które pozwoliło na to, żeby zatrzymać ten proces, jakoś sprawić, żeby on nie był tak groźny w takiej skali globalnej, no że to może spowoduje właśnie wzrost zaufania do instytucji, do państw. Nie, no dokładnie odwrotny proces nastąpił, to znaczy to zaufanie spadło i dalej spada. Więc wydaje mi się, że pogłębia się taki rodzaj oddalenia od rzeczywistości. Pogłębia się też to, co jest charakterystyczne dla takiej właśnie sfery, w której te wszystkie kategorie się zacierają i zamiast myślenia opartego na regułach racjonalności pojawia się myślenie charakterystyczne dla teorii spiskowych, czyli takie, w którym nie sposób ustalić niczego konkretnego. Wszystko jest podejrzane, wszystko nie jest tym, czym się wydaje. No, jeszcze nie wiemy, czy ukarmimy, jak to działa, tak? Nie mamy tej wytłumaczalności, to w ogóle już tam sobie wymyślamy. No, myślę, że wprzęgnięcie tego właśnie w takich technologii, w ten proces takiego rozbijania spoistości, rozmontowywania jakiegoś takiego w miarę stabilnego obrazu świata, że to może się źle skończyć i na razie jakoś ku temu idziemy, mam wrażenie. No wyłączając właśnie te obszary, gdzie mamy te wszystkie oszałamiające, niesamowite progresy technologiczne, gdzie właśnie dokonuje się niezwykłych rzeczy i w medycynie, i w innych sferach nauki i jej praktycznych zastosowań, które no naprawdę z perspektywy właśnie, nie wiem, choćby historii wiedzy czy historii nauki, no są jakimś niesamowitym krokiem do przodu, a jednocześnie właśnie społecznie to jesteśmy w takiej fazie, która
jak śpiewa w utworze Going Backwards Dave Gahan z najlepszego zespołu na świecie, czyli Depeche Mode. No, we're going backwards. I to masz te wszystkie pokazać się jako depeszowiec. Magda, widzę, że... Tu Armed with new technologies. Czyli przewidzieli po prostu, co się będzie działo. Tak. Ja się tak spodziewam, że kiedy zapytałam o to nakarmienie tym, co się dzieje i co jesteśmy w stanie zaproponować, patrząc w przyszłość, że będziecie raczej widzieli czarne słońce, bardziej niż jasne. A ja, ty widzisz jasne słońce, masz takie poczucie i przeświadczenie na podstawie swojej pracy, ale też do takiego życia społecznego swojego, że można ufać technologiom. Tak, myślę, że trzeba mieć ograniczone zaufanie do technologii. To znaczy korzystanie z technologii, myślę, nie zwalnia zrozumienia, jak te technologie działają i to, że mamy narzędzie, które wspomaga naszą codzienną pracę w pewnych rutynowych czynnościach, a zwłaszcza tych profesjonalnych, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z znajomości procesu, który to narzędzie automatyzuje. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, no ja w rozwoju technologii, niezależnie od tych wszystkich zagrożeń, które niosą i które faktycznie mają miejsce i które zdecydowanie wymagają uregulowania prawnego we wielu przypadkach, no widzę szansę, bo pamiętajmy, że rozwój technologii napędzają w dużej mierze ich użytkownicy, którzy z tych technologii korzystają i znajdując je jako narzędzia przydatne. I te technologie, no w dużej mierze ten postęp technologiczny, dobrobyt, to w jaki sposób nam się pracuje, czy nam się pracuje łatwiej, szybciej, efektywniej, czy część zadań można zautomatyzować, to są pewne faktycznie przydatne wartości dodane płynące z technologii, tak? I no, wiele prac zostało zautomatyzowanych, wiele zadań zostało zautomatyzowanych. Kiedyś jeździliśmy z mapami, tak? Każdy miał tą mapę wystukowaną. W tym momencie ma mapę w samochodzie, a odpowiednie algorytmy znajdują mu najlepszą drogę, najlepsze... To jest najbliższy algorytm, przecież taki, czy mechanizm sztucznej inteligencji. To jest właśnie mapy Google, tak? Czy dowolnie inne aplikacje, które się ma, tak? Jeszcze była faza pośrednia, jak były GPS-y, ale wyprowadzały do jeziora i w ogóle było strasznie. To jest właśnie... Żaden taksówkarz nie mówił, że jeździ na tych GPS-ach, bo to panie te GPS-y, to wiadomo, a teraz no już wiadomo. No ale to jest ten przykład, w którym technologia nie zwalnia nas z myślenia. Ale wiecie, to było fajne, jak kiedyś znajomemu dałam w prezencie nawigację z wgranym moim głosem. A tam była taka opcja, że można było skręć w lewo. I to teraz już nie zrobię tego w mapach, no, które mam. Magda, powiedz, co tam sobie zapisałaś, bo widzę, że tutaj a propos tego, wiesz, patrzenia. Trochę, słuchajcie, no jest jak jest, nie jak powinno być, jak śpiewał zespół Indios Bravos, tak a propos piosenek dzisiaj, no dobrze idzie muzycznie w tym podcaście, ale no jakoś chcielibyśmy dalej sobie pożyć jeszcze i funkcjonować w miarę stabilnie. Jak się przygotować na tę przyszłość, która już nastąpiła i tak. Wiesz co, ja sobie zanotowywałam, bo ja jestem też ofiarą tego przeciążenia informacyjnego po prostu. Uciekają mi często myśli, dlatego że przyswajamy dzisiaj tyle informacji, że z tą koncentracją jest coraz trudniej. Bardzo się pilnuję. Nawet sobie maszynę do pisania ostatnio kupiłam, żeby się zająć czymś innym niż notowanie na ekranie. Dlatego, że oczywiście ten postęp związany ze zdrowiem, ze sferą publiczną, to wszystko, co nam może ułatwić życie, czy PS, nazwałabym to takimi neutralnymi technologiami, które rzeczywiście nie są ani dobre, ani złe. I super, że one mogą być wykorzystane ku dobrym celom. Być może znajdziemy dzięki nim, szybciej będziemy diagnozować pewne choroby, znajdować dedykowane konkretnym osobnikom terapię i tak dalej. Ale to, że co nas tutaj martwi, to jest ta strona społeczna. Tak? To stąd wynika ten pesymizm, że człowiek to też emocje, dobrostan, to jak sobie radzimy w świecie nadmiaru, nadprodukcji. Ja w ogóle nie mitologizuję absolutnie Doliny Krzemowej. Nazwałam ją Doliną Patologii, dlatego że jak pomyślimy, jak działają firmy, które nazywamy startupami, to one działają według takiej zasady, ja nie pamiętam, jak ona dokładnie brzmi, wymyślaj i psuj, tak? Masz pierwszą rundę finansowania, kolejną, jeśli ci się nie uda za pieniądze inwestora zbudować firmy, to powiesz najwyżej, no nie udało się, rynek nie jest gotowy,
finansowe na nasz produkt i wymyślasz nową firmę. I nie mówisz, że to była porażka, tylko to był przedsukces. Tylko to, co działa w biznesie, nie może działać społecznie, bo psucie, to jak psujemy coś społecznie, to bardzo ciężko to odkradzić, co dzisiaj widzimy na przykładzie ogromnej polaryzacji społecznej w Polsce, gdzie naprawdę ja myślę, że mamy bardzo ciężką pracę do odrobienia, żeby w ogóle nawiązać jakiś dialog społeczny realny, który będzie budował. Bo my ciągle na tej polaryzacji też zbijamy często kapitał. Więc Dolina raczej mi się kojarzy z tym, nie z ludźmi, którzy myślą, jak zmienić świat na lepsze. Z ludźmi, którzy są nakręcani postępem, kto pierwszy, kto lepiej, kto uzyska za to nagrodę i trochę też z brakiem odpowiedzialności. Więc ja jestem cały czas zwolenniczką tradycyjnych wartości, które, tak jak Tomasz powiedział, państwo ma szansę uosabiać i dawać tę równowagę dla postępu, cywilizować ten postęp. Bo to, że my mamy na przykład media społecznościowe, to społecznościowe nie znaczy wspólnotowe. My mamy w Polsce 30 milionów osób, które są w mediach społecznościowych, a mamy problem ze wspólnotowością, z poczuciem odpowiedzialności, z akceptowaniem, że ktoś może mieć inny punkt widzenia, ale jesteśmy razem, musimy się szanować i tak dalej. No bardzo, bardzo szeroki temat. Więc czego od nas będzie wymagała przyszłość? Czytałam chyba w New York Timesie taką ciekawą tezę, że już nawet nie krytycznego myślenia, ale krytycznego ignorowania. To znaczy, że tego wszystkiego jest wokół nas tak dużo, że my już nie mamy szansy krytycznie myśleć o wszystkim, co do nas napływa. My musimy zacząć umieć krytycznie ignorować. I to, że ja tu przyszłam dzisiaj taka zatroskana, to myślę, bo dużo ostatnio myślałam właśnie o tym, jak znaleźć ten sposób, żeby jeszcze w internecie kontaktować się z całym człowiekiem, który nie protezuje swojego sposobu myślenia, swojej narracji takimi protezami jak ChatGPT. Bo mnie interesuje cały człowiek i jeśli ja za chwilę będę musiała naprawdę dużo energii włożyć w to, żeby odkryć, gdzie ten człowiek jest, a gdzie mi ktoś podsuwa coś sztucznego, to ja chyba nie chcę tego używać. Ale w tym kontekście tutaj Ania wchodzi cała na biało, wróci się na biało-czarno, dlatego że to są też te różne algorytmy, które nam mogą pomóc oddzielać ziarno od plew, tak? To by było świetnie. Tak, no ja myślę, że tutaj jednym z takich podstawowych kompetencji przyszłości to też będzie zdolność do weryfikowania informacji. No tak. I myślę, że tego przede wszystkim powinniśmy uczyć. Ale musi nam być technologia. Myślę, że niedługo, bo teraz mamy taki bardzo duży rozkwit technologii generatywnych, tak? Generujemy obrazy, generujemy tekst, generujemy dźwięki, muzykę. I myślę, że niedługo będzie możliwość albo rozpoznania, albo znakowania, które treści zostały wygenerowane automatycznie. Czyli z jednej strony w tej ścieżce związanej z rozwojem algorytmów, które potrafią generować obraz na podstawie opisu albo podobny do jakiegoś innego obrazu, trwają prace, które mają na celu określenie, czy te obrazy zostały wygenerowane w sposób prawdziwy, czy automatyczny, tak? Myślę, że niedługo również równolegle z pracami, które mają na celu wygenerowanie jak najbardziej rzeczywistego tekstu w języku naturalnym, to co się dzieje w językach, w dużych językach językowych, w dużych modelach językowych, pojawią się jakieś algorytmy i te, które będą rozpoznawały, czy tekst jest wygenerowany, czy sztuczny. W tym momencie już są pewne metody, które pozwalają powiedzieć, ten tekst wygenerował ChatGPT, ten tekst nie. Natomiast muszę powiedzieć, że postęp jest tutaj duży. Ja pracując z obrazami, widząc te pierwsze deepfake'i, które gdzieś się tam pojawiały 2-3 lata temu, od razu widziałam, że to jest prawdziwy obraz. A teraz przy okazji tej minionej kampanii wyborczej, oglądając czasami na właśnie mediach społecznościowych niektóre fałszywie wygenerowane wideo, to już trudno było na małym monitorze rozpoznać, czy to jest rzeczywiście prawdziwy, czy fałszywy obraz. Ale pewnie to też jest tutaj planowanym wymogiem narzuconym przez AI Act, jest znakowanie tego typu treści, tak? Więc może to też będzie rozwiązaniem przynajmniej częściowym. Ale to w dalszym ciągu nie zwalnia nas z myślenia, z krytycznej analizy i z
umiejętności weryfikowania informacji. Po prostu powinniśmy się nauczyć i powinniśmy edukować społeczeństwo, że nie możemy wierzyć we wszystko, co zobaczymy. Patrzysz takiego jako naukowczyni, że patrzysz na ten taki deepfake, który już teraz nie wygląda zupełnie jak fake i mówisz, ale super, ale osiągnęli rozwój technologii, a potem o rety, ale to może manipulować się osobami. Masz tego najpierw, to jest dla ciebie jako dla naukowczyni, to jest wow. Tak, dla mnie to jest przede wszystkim wow i naprawdę jestem pod wrażeniem tych obrazów, które na podstawie opisu takie technologie jak Midjourney, jak DALL-E są w stanie wygenerować. Natomiast no, poza tym takim komercyjnym wydźwiękiem, który my widzimy, tego typu technologie generatywne mają ogromny potencjał w projektowaniu, w różnego rodzaju zadaniach kreatywnych. Tak? Jeżeli sobie wyobrazimy na przykład urbanistykę i planowanie przestrzenne albo planowanie budynków. Świetna technologia, która potencjalnie ma bardzo duży potencjał. Jeżeli sobie wyobrazimy na przykład przemysł modowy albo projektowanie różnego rodzaju produktów użytku codziennego. Tego typu technologie również mają ogromny potencjał wspierania kreatywności projektantów. Właśnie to jest fajne, że tak podkreślasz cały czas, że wspierania, tak, jak bycia, cały czas sobie, jak mówisz, to jest w ogóle świetne, to podkreślasz taką rolę służebną wobec nas, to znaczy, żebyśmy my się nie zapędzili, a ty to, jak widzisz deepfake'i, to myślisz, wow, ale się rozwinęli, czy tak, o, ale będę nie, miał raczej, to dokumentowanie w radiu, w telewizji, w mediach, co to z nami, jak to nam zryje głowy, tak? Raczej mnie to przeraża, oczywiście. To jest dokładnie właśnie to, o czym mówiłem, o tym zacieraniu się granicy między rzeczywistym a nierzeczywistym. Otwiera to niebywałe pole do manipulacji. Oczywiście z takimi deepfake'ami w innej skali, w innych obszarach. My obcujemy cały czas w sieci. Myślę cały czas o tym. Nie, no, to jest trochę rzecz, którą się od lat interesuję i jakoś to trzymam rękę na pulsie. Myślę o różnych teoriach spiskowych i to z bardzo wielu dziedzin. Teoriach spiskowych medycznych, które na przykład w okresie pandemii niezwykle się rozwinęły i teraz też prosperują. Tam jest cały czas mnóstwo takich właśnie deepfake'ów, choćby polegających na tym, że się przedstawia jakieś rzekomo bardzo dokładne dane, które jednoznacznie pokazują, że coś wygląda tak, a nie inaczej, po czym tylko to wymaga właśnie tych kompetencji, o których tutaj była mowa, o których Ania mówiła, tych kompetencji związanych z umiejętnością weryfikowania informacji. No jeśli wykonujesz jakiś wysiłek i próbujesz tam dotrzeć do tego, czy rzeczywiście jest to takie wiarygodne, to się okazuje, że to jest kompletna bzdura, ale już trzeba mieć pewne kompetencje, nawet nie tylko kompetencje czysto intelektualne, powiedziałbym, ale i emocjonalne, na przykład pozwalające oprzeć się pewnej uwodzicielskiej sile tego typu materiałów, które odwołują się często do różnych naszych niepewności, lęków, do w ogóle takiej sytuacji bycia w świecie, który się staje coraz bardziej niezrozumiały, kontaktu na przykład, nie wiem, z systemem ochrony zdrowia, który bywa trudny i tak dalej. Więc to są rzeczy, które naprawdę dają taki rodzaj uwiedzenia, które nie jest tylko kwestią wyłącznie merytorycznych umiejętności, ale też jakiejś kompetencji emocjonalnej. Ania mówi o tym, że jest tak rozwinięty deepfake, że ja nie odróżniam. No to jak my maluczcy mamy odróżniać. Natomiast już kwestia tego, że można prezentować treści, w których ludzie robią i mówią rzeczy, których nigdy nie zrobili i nie wypowiedzieli. Cała sfera pornografii, teraz z którą nie możemy sobie poradzić. Oczywiście. To jest po prostu straszne, włącznie z pornografią dziecięcą. Tak, to jest, no właśnie, też jest ta grupa, tutaj padło hasło dzieci na twoja książka, tutaj szczególnie do młodych, też pewnie kolejna do młodych. No najbardziej niestety też po nich widać, jakie destrukcyjne. Znaczy właśnie to chciałam powiedzieć, bo my rozmawiamy, przyszło mi to do głowy, jak sobie pomyślałam, o to świetnie, technologia przecież może nam pomóc odsiewać te sztuczne treści od prawdziwych, ale pytanie, kto tego będzie chciał? Kto będzie chciał manufaktury? Bo jeśli wiesz, my już dzisiaj żyjemy w kulturze zasięgów, gdzie to, co popularne, jest dobre, to, co jest używane przez wielu, jest używane przez jeszcze większą liczbę ludzi. Więc jeśli ludzie będą chętnie syntezować sobie informacje, to kto będzie chciał prawdziwego tekstu, który cię prowadzi przez autorską narrację, zmusza cię do jakiegoś bolesnego myślenia, jakieś ci się połączenia między neuronami muszą wytwarzać? Kto by tego chciał? Zrób mi syntezę z tekstu Stawiszyńskiego, najlepiej ze całej książki w 10 punktach. Wszystkich książek, a to z całej.
widzisz, i to tak fajnie sobie mówimy, no tak, to są takie wyższe wartości. Projektowanie miast, okej, ale ja się zastanawiałam, jak tego słuchałam, czy mielibyśmy tyle wspaniałych okresów w architekturze, gdyby nie to, że to niedoskonali ludzie budowali architekturę, a ona oddawała niedoskonałość i trudy życia w danej epoce. Ale zobacz, to co Ania mówi, to akurat jest świetne, jeżeli traktujemy to jako narzędzie dla nas, to doskonałość, ale jak inaczej, jak korzystając z tych technologii, możemy wciąż my ludzie coś stworzyć, tak? Tylko żebyśmy nie zapominali, że to jest takie właśnie, wiecie, też te wszystkie dyskusje medialne, czy za chwilę tam Terminator, czy... To jest absurd. I w ogóle nie słuchajmy takich rzeczy radiowych, telewizyjnych, nie, bo zawsze jest kreatorem jest człowiek. To Ania tu siedzi jako twórczyni, jako osoba, która... To wy tu siedzicie, którzy zadajecie prompty i Sokrates, który zadawałby prompty czatowi. Pamiętaj, że zanim Skynet się zbuntował, też ludzie tak mówili jak ty. A potem Terminator niestety zapowiedziałaś. Słuchajcie, jakbyśmy budowali świat na podstawie kultury, to już byśmy naprawdę mieli jakieś takie czułki tutaj naklejone. To wiecie, to można by naprawdę daleki rock'n'roll gdzieś mocno rozwinąć. Dobrze, moi drodzy, z niechęcią ogromną i ze smutkiem, ale pewnie należałoby, tak wydaje mi się, że powinniśmy postawić jakąś kropkę i jakąś, tak zawsze dziennikarz, tak jakaś puenta tej rozmowy. Ale ja nie wiem, o jaką puentę was mogę poprosić, bo autentycznie czuję też to, o czym powiedziałeś, Tomek, że... Ja czuję to, akurat to wiem, bo to mamy na to dane. Ostatnie lata nam pokazały, że my naprawdę nie bardzo potrafimy przewidzieć, co się wydarzy. Chyba, że ty, a nie potrafisz. Ja myślę, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Znaczy my możemy... Ciekawe do naukowców, wiesz. My możemy prognozować, jakie będą trendy. Natomiast co się tak naprawdę wydarzy, nie wiemy. Ja osobiście uważam, że w najbliższym okresie te technologie... Czyli tak 2 miesiące, rozumiem. Nie. No, myśmy tam perspektywę kilku najbliższych lat. Te technologie będą dyfundowały na mniej takie mainstreamowe obszary. Bo w chwili obecnej ten rozwój technologii jest zdominowany właśnie będą przede wszystkim... Będą na mniej mainstreamowe obszary. Tak, tak? Takie jest w tym momencie ten rozwój technologii w dużej mierze napędzany przez duże firmy technologiczne, które mają ogromne finanse, ogromne zasoby obliczeniowe i to, co za tym idzie, ogromną dominację w wyznaczaniu pewnych kierunków. I bardzo duży nakład pracy takiej... związanej z postępem jest w obszarze medycyny, bo tam też są ogromne nakłady finansowe. Ale jest bardzo dużo różnych dziedzin, tak jak powiedziałam, mniej mainstreamowych, gdzie ten postęp nie jest tak widoczny. I tam nie potrzeba super skomplikowanych rozwiązań, super skomplikowanych algorytmów, żeby uczynić pewien postęp. I myślę, że właśnie te rozwiązania będą teraz na tego typu dyscypliny i na tego typu obszary się rozprzestrzeniały. A jakie to są obszary? Powiesz, co masz na myśli? No, myślę, że na przykład nauki o ziemi, tak? Tam pewnie jest dużo potencjalnych zadań do zautomatyzowania. To jest między innymi obszar, w którym jakiś czas temu działałam. Bardzo dużo pewnie w najbliższym czasie zyska rolnictwo, tak? Które też teraz poprzez rozwój technologii IoT, czyli połączonych czujników, które monitorują rozwój czy wzrost uprawy, czy proces hodowli, pozwalają w jakiś sposób zautomatyzować. Myślę też, że bardzo dużo dzięki tym sztucznym technologiom sztucznej inteligencji możemy zyskać umiejętności, których dotychczas nie mamy. I tutaj jednym z takich chyba najlepszych przykładów jest tłumaczenie pomiędzy językami. Tak? W tym momencie mamy już translatory w telefonach. Być może niedługo będzie to tłumaczenie odbywało się w czasie rzeczywistym. Ale też z drugiej strony, rozwijając algorytmy uczenia maszynowego, dotychczas potrzebowaliśmy pewnych takich kompetencji związanych chociażby z umiejętnością programowania. Teraz dzięki właśnie też samej sztucznej inteligencji pojawiają się metody takie low code albo no code, gdzie za pośrednictwem pewnych interfejsów graficznych można sobie po prostu wyklikać model, który będzie w pewien sposób automatyzował jakieś rozwiązania. Więc to znowu będzie jakiś sposób augmentacji tych umiejętności, które posiadamy. No i prognozuję, że będziemy obserwowali w tym najbliższym okresie rozwój technologii generatywnych, bo one mają teraz, no tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo duży potencjał. Myślę sobie o higienie cyfrowej, która jest taką
ulubioną Chinkietą Panterę de Migaj. Jakkolwiek to zdanie nie brzmiało. Bardzo wyraźnie. No bo dużo powiedzieliśmy o tym, to jest bardzo ważne, żebyśmy oczekiwali od decydentów i oczekiwali od tych, którzy kreują prawo, bo czasami nam się tak wydaje, że no potrzebne są regulacje, nie? Pada takie zdanie i one właściwie ludzie mówią, no potrzebne są regulacje, tylko to one naprawdę są potrzebne, tak? Bo bez tego to nie ruszymy właśnie z jakimś takim naszym rozwojem. Niemniej każdy z nas w tym wielkim morzu też posiada jakiś, może podejmować swoje decyzje, tak? Że na przykład właśnie wylogowujesz się z tego Facebooka, Instagrama albo się nie wylogowujesz. Masz ten, albo i nie masz ten lęk FOMO przez tym, że wypadniesz z takiego obiegu, ale może się okazać, że wcale nie wypadniesz z tego obiegu, bo będzie więcej osób, które stosują podobną taktykę. Na ile Magda, elementem tej takiej nowoczesnej higieny cyfrowej jest to zaciąganie hamulca ręcznego. Wiesz, ja obserwuję już nawet taki, że zaczyna się kształtować taki snobizm, wiesz, na bycie higienicznym cyfrowo. Że jak ktoś mi mówi, nie używam mediów społecznościowych, to myślę, ale to gość, kiedyś nie mam ale gość. A najczęściej mówią o tym osoby, które już tam zbiły kapitał w tych mediach społecznościowych, są super popularne, mówią, teraz ja się wylogowuję. Pieniądze szczęście nie dają, to milioner powie. Tak? Ale jak ktoś nigdy nie ten... To... Ale no, higiena cyfrowa to są zachowania chroniące zdrowie. Tak jak każda inna higiena. Higiena jamy ustnej to są zachowania chroniące zdrowie zębów. Więc higiena cyfrowa chroni nasze zdrowie w kontakcie z nowymi technologiami. Więc nie chodzi o to, żeby w ogóle nie używać. Oczywiście tych zasad może być mnóstwo, bo nowe technologie wpływają na tak wiele dziedzin naszego życia, że ta higiena cyfrowa jest i w relacjach, i w pracy, i dotyczy naszego snu. Ale jak myślałam kiedyś o tym, do czego bym ją mogła sprowadzić, bo zawsze mnie tak dziennikarze pytają, pani Magda, jak po godzinie rozmawia, a tak w jednym zdaniu. Ja wtedy mówię, to bym napisała tweeta, a nie książkę. Ale jakbym miała tak w jednym zdaniu powiedzieć, to myślę, że to się sprowadza tak naprawdę do autoempatii, czyli do tego, żeby kiedy widzimy, że jakieś nasze zachowanie przekracza jakieś granice, my najczęściej widzimy to, potrafimy zauważyć, że codziennie chodzimy spać z telefonem w łóżku, to warto dogrzebać się do tej potrzeby, co stoi za tym zachowaniem. Dlaczego ja scrolluję wieczorem? Bo chcę obniżyć sobie napięcie, czy może chcę uniknąć kontaktu z partnerem, z partnerką, źle mi się rozmawia, może chcę się odciąć od mojej rodziny. Jeśli jestem bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to jaka moja potrzeba za tym stoi? Autoekspresji, uznania, a może kontaktu z innymi? I higiena cyfrowa moim zdaniem sprowadza się do tego, żeby te swoje potrzeby widzieć i próbować znajdować dla nich różne strategie zaspokojenia, żeby technologia nie była jedyną strategią zaspokojenia tych potrzeb. I to, do czego ja bardzo zachęcam, to żeby pielęgnować te obszary naszego życia, które są jeszcze niepodległe. To znaczy, ty się uśmiechasz, bo pewnie moje chleby widziałaś w nocy. Jak pisałam o tym, wyciągnęłam chleby z piekarnika i pomyślałam, to jest jeszcze coś, co potrafię zrobić bez pomocy technologii. To obszary niepodległe, bo to jak to brzmi, wiesz, kiedy się... Ale tak, wiesz... Zmienia się definicja, porozumienie niepodległości. Taka twoja osobista niepodległość i to jest. Taka to niezależna, że jeśli cię odetną, to nie będziesz miała FOMO, bo korzystanie, protezowanie sobie w życiu różnych swoich umiejętności, które mogłyby się rozwinąć, ale się nie rozwiną, bo korzystam z rozwiązań technologicznych, powoduje, że one zanikają. No po prostu tak niewykorzystywane mięśnie zanikają. Więc dbajmy o to, żeby w sytuacji, w której zostaniemy odłączeni od technologii z różnych powodów, fanaberia wielkich korporacji, albo wojna, albo choroba, żebyśmy nie mieli FOMO na sterydach. Bo wtedy nagle się okaże, że ty już nie umiesz żyć. Tak jak dzisiaj nie znamy numerów telefonów do swoich bliskich. Ale to akurat wspaniale nam pokazuje popkultura. Ja mam taki ukochany film animowany, który nazywa się Mitchellowie kontra maszyny. Kocham ten film. Moja rodzina zna go na pamięć i w tym filmie jest taka cudowna scena, co by się działo, gdyby wywaliło na całym świecie Wi-Fi. Ludzie po prostu już, nie wiesz, bez tych podłączonych lodówek, telefonów, wszystkiego. Ja nie mówię, kiedyś było takie hasło w kalendarzu szalonego małolata. Wejdźmy na drzewa, trzeba odwrócić proces ewolucji. Może nie aż tak. Natomiast rzeczywiście, jak sobie człowiek wyobrazi, co się dzieje, jak się odetniemy od tego. Bardzo mi się podoba ta koncepcja niepodległych obszarów. A ciebie to na koniec muszę zapytać, bardzo chcę zapytać zresztą, zaznaczając, że wyszło słońce w pałacu Staszica, w którym sobie siedzimy, więc myślę, że natura daje nam sygnały, że jeszcze nie jest nasz koniec, że jeszcze jakiś element tej jasności mamy. Ale bardzo chcę cię, Tomek, zapytać o to, jako znawcę człowieka, tak sobie ciebie postrzegam, jako znawcę ludzkiej, no pewnie różnych doświadczeń, na podstawie doświadczeń różnych twoich też mądrych poprzedników i twoich osobistych. Czy człowiek jako taki jest w ogóle przygotowany na to? Jakby czy my jesteśmy przygotowani na to, co sobie sami ukręciliśmy? No. Czy może na przykład trzeba jakiś cik nam szczepić do mózgu, żebyśmy lepiej, wiesz, percepcja, żeby nam wzrosła tej technologii, którą sami rozwija?
Ja myślę, że na to pytanie to dzisiaj bardzo często odpowiadają różni ewolucjoniści, psychologowie ewolucyjni zwłaszcza, którzy mówią, no nie, no właśnie problem polega na tym, że mózg został ukształtowany ludzki w warunkach, które zupełnie nie przypominają tych, w których dzisiaj żyjemy. I w związku z tym na przykład cały szereg bardzo w tamtym świecie korzystnych dyspozycji, w tym także dyspozycja do tego, żeby uspójniać sobie opis rzeczywistości i żeby postrzegać zagrożenia tam, gdzie ich nie ma, co oczywiście w warunkach dżungli bywa bardzo statystycznie korzystne, no bo wykazujesz się daleko idącą ostrożnością. Owszem, także wtedy, kiedy nie trzeba, ale wtedy, kiedy trzeba również. Natomiast ta skłonność do tego, żeby właśnie szukać niewidzialnych połączeń i budować spójne opisy, owocuje naszym zamiłowaniem do teorii spiskowych. Ale też jest taka bardzo ciekawa książka Jonathana Rottenberga, Otchłań ewolucyjne, źródła epidemii depresji, gdzie pokazuje, jak właśnie cały szereg naszych ewolucyjnie ukształtowanych skłonności, czy też cały system regulowania nastroju na przykład, jakoś związany właśnie z funkcjonowaniem w rzeczywistości zewnętrznej, w warunkach cywilizacji technologicznej daje jakiś efekt zupełnie, zupełnie nieprzewidziany przez ewolucję, więc myślę, że my się absolutnie pod względem takich naturalnych uwarunkowań i konstrukcji nie nadajemy do tego świata po prostu. A nie, co oczywiście tak, nie oznacza. To nie oznacza. Że mamy się przenieść na Księżyc. Tak, że mamy się przenieść na Księżyc, albo że należy się do świata natury z powrotem przenieść. Takie niebezpieczne tendencje dzisiaj romantyzowania natury właśnie. Oczywiście też się pojawiają, one się zawsze pojawiają, jak kultura jest w kryzysie. To taki rodzaj właśnie namiętności, co często niestety owocuje później nieciekawymi zjawiskami, tak historia uczy. Ale no, że musimy mieć tę świadomość. Myślę, że to jest chyba taka najważniejsza puenta, czy z mojej strony jakieś podsumowanie, że to nie trzeba szukać jakichś rozwiązań, nie wiadomo jakich nowych kategorii na nowe technologie, tylko te właśnie kategorie, które już mamy. Krytyczne myślenie. Tak, krytyczne myślenie, racjonalność, namysł, refleksja, no właśnie takie rozeznanie, co czym jest, czemu ma służyć, jakie mamy wartości, którymi chcemy się kierować i czy aby na pewno się nimi kierujemy, robiąc to czy tamto. Też taki rodzaj zdolności zatracanej dzisiaj także z powodu właśnie rozwoju tych technologii, o których rozmawiamy, takich na przykład z mediami społecznościowymi związanych. Zatracenie takiej przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją. Myślę, że to jest dzisiaj duży problem. To znaczy bardzo jesteśmy rozemocjonowani wszyscy. Eksponujemy się, tak? Tak. Spowykamy jak młody pelikan. Kultura nas bardzo jakby tymi emocjami też intensywnie bodźcuje. Nasze reakcje są bardzo szybkie, krótkie, radykalne, właśnie też emocjonalne. Sprzyja temu architektura tego cyfrowego świata. Tymczasem no właśnie często te emocje nas prowadzą na manowce, złymi są doradcami, a nie dobrymi i warto tak odetchnąć trochę, poczekać zanim się zadziała pod wpływem jakiejś emocji silnej. To można wytrenować, to nie jest żadna ezoteryczna umiejętność, to każdy się może tego nauczyć. Nie, ty zawsze umiałeś, tylko Tomasz Wyszyński to wyssał z wyboru. No też różnie bywało i różnie bywa. To nie jest wcale takie proste i oczywiste, ale jest to ten ideał, do którego moim zdaniem warto dążyć. Łapając to jakże pozytywne zdanie, my się nie nadajemy do tego świata, w którym żyjemy. Które powiedział Tomek, tak. Powiem tak. W psychologii jest takie podejście, że trzeba nazwać problem, tak? Trzeba powiedzieć, jak, i to już jest jakaś część sukcesu, tak? Chociaż moja znajoma psycholog Joanna Fliss mówi, pamiętaj, wgląd nie leczy. To znaczy to, że już to wiemy, to jeszcze raz nie uleczy. No trzeba coś z tym zrobić. Ale po takiej opowieści od was wszystkich, to myślę, że parę dobrych patentów na zrobienie każdy, kto posłuchał i pooglądał, będzie miał. Serdecznie wam dziękuję. Anna Fabijańska, Magdalena Bigaj, Tomasz Staliszyński. Słońce się trochę schowało, ale możemy po prostu stąd wyjść i pójść kawałek dalej, bo ono będzie za chmurą, więc cały czas będziemy je łapać. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki.